Jak co roku na wieży jest czapka Mikołaja ubierana w okresie świąt. Tym razem z Amelką robimy ciasto. Do tego potrzebujemy 3 szklanki mąki, 5 żółtek. I Amelka w tej chwili połączyła żółtka z mąką. Tutaj już mamy przygotowane kostkę margaryny, więc zaraz pokroję i wrzucę, żeby Amelka zagniotła. Masełko już dodane, oj, masełko, margaryna. I teraz Amelka zagniata. Do tego 2 łyżeczki proszku, jedna o i 2 będziemy tak sypać. Amelka ładnie zagniotła, ja tutaj włożyłam już do blaszki. Część ciasta zostawione jest, zawijam je w folię i do zamrażarki. Zgłodniałaś, co nie? Pewnie teraz pierożki wcinasz. Zgłodniałaś tą pracą, tak? Ciężko było? Tak. No, więc jak chcecie oglądać, raczej zobaczyć, co nam wyjdzie, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Kolejny etap to jest zrobienie masy serowej. Tu mamy ser w wiaderku, ten kilogram. Roztopiona margaryna, pół kostki. Do tego jest budyń. Powinien być waniliowy, ale niestety mam same czekoladowe, więc tym razem spróbujemy z czekoladowym. I tutaj do tego jedno jajeczko. Te wszystkie składniki lądują do miseczki i powolutku wymieszamy. Aha, jeszcze do tego trzeba szklankę cukru dodać. Ja dodam mniej, ponieważ nie lubimy aż tak bardzo słodkie. Amelka szykuje i kroi brzoskwinie do sernika. Jak widzicie, Amelka miesza. Nie mieszamy tego łopatkami od miksera, ponieważ wtedy nie ma tej konsystencji. Jest wręcz nawet tak trochę jakby lekko zważone. W tej chwili powolutku Amelce dolewam margarynę. Wyjątkowo będzie ciasto. Budyń już jest w misce. Dosypałam też jeszcze łyżeczkę proszku do pieczenia, bo wcześniej zapomniałam o tym powiedzieć. Zobaczymy. Będzie sernik czekoladowo-brzoskwiniowy, tak? Tak. No i teraz już kolejny etap mamy. Wlewamy masę serową. Później ją rozprowadzimy. I idziemy kroić dalej brzoskwinie, bo Amela na ten czas przestała kroić. Blaszka tak wygląda, już posmarowana tym serem czekoladowym. Tu mamy pokrojone brzoskwinie. Starte mamy ciasto, które było w zamrażarce. A tutaj mamy ubite białka z jajek, bo do ciasta dodaliśmy 5 żółtek. Żeby ubić białka, to dodaliśmy szklankę cukru. Oczywiście najpierw białka trzeba ubić, później dodać szklankę cukru, łyżkę mąki ziemniaczanej i łyżeczkę proszku. I to później na koniec ubijamy, potem jak już wcześniej jajka ubijesz. I w tej chwili dodajemy brzoskwinie. Zaraz Wam wszystko pokażę. Jedną ręką ciężko jednak. Jak widzicie, brzoskwinie są fajnie rozłożone. Teraz na to idzie białko. Już ładnie tutaj pachnie. A jak będzie się piekło, to jeszcze bardziej będzie pachniało. A Amelka ma tylko same miski do wcinania, raczej miski te ciasta, bo ona sobie wcina, tak? Wszystko, jak ja kiedyś za dzieciństwa robiłam, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy wy też tak lubiliście kiedyś w dzieciństwie oblizywać miski, łopatki, żeby się załapać jak najwięcej ciasta.
Jak widzicie, już jest białeczko położone. I teraz rozsypujemy kruszonkę z ciasta, którego zostało zrobione. Równomiernie. Staramy się. Coś tam gdzieś tu. No tak, troszeczkę. O! I jest. I teraz już jest ciasto gotowe do piekarnika włożyć. Zapach piękny. Ciasto jest już gotowe. Czekamy, aż ostygnie. I zabieramy się za jedzenie. I jest już serniczek gotowy. Na razie bardzo pysznie pachnie. Teraz będziemy sprawdzać, jak smakuje. I jak pierniczki, serniczek powoli znika. Mimo tego, że dałam budyń czekoladowy, jest bardzo fajny smak. Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy z Wami. Jest to ostatni dzień starego roku, więc zapraszamy Was do naszych filmików w nowym też roku. I życzymy Wam dużo, dużo zdrowia. Dużo fajnych rzeczy w nowym roku i udanego skoku do nowego roku. 2022 roku. Amelka nam otwiera szampana i zaraz z Wami wypijemy toast. Troszeczkę pomogę córce. O, oboimy się trochę. Chociaż to nie powinno. O, trochę szczelił. O. Co? Razem, Amelka, nalewamy? Chodź. Nalewamy sobie do lampeczek. Tak powolutku, bo pianka będzie. O. My lubimy takie truskawkowe, tak? Tak. To cóż, życzymy Wam naprawdę udanego roku i udanej zabawy. A my zaraz za Melą idziemy na białą salę pobawić się. Tak? Tak. No. Jeszcze raz dla wszystkich dużo zdrówka i tak dalej. Łapki góry, subskrybuj i dzwoneczki. No, tak szybko powiedziałaś, tak? Więc, a przede wszystkim bardzo zależy nam na komentarzach, tak? Żebyście komentowali nasze filmiki, bo to daje nam takiego fajnego powera, żeby filmować coraz więcej fajnych rzeczy. A zaraz będziecie mieli okazję pooglądać, co zobaczyliśmy niedawno, jak fajnie spędziliśmy czas w fajnym miejscu. Zapraszam Was do oglądania. Nasze bombeczki z tego roku, które Amelka robiła, wiszą tutaj. I tutaj. Jeszcze są dwie. A tą zakupiliśmy, więc to jest taka nasza też pamiątka. Bombka. A na górze jest serduszko. A, to tutaj serduszko robiłaś, tak? Tak. To serduszko. Amelka robiła. Witamy Was. Jest chłodno, ale dzisiaj troszeczkę cieplej niż zawsze. Nie ma tego mrozu. Idziemy w kierunku naszej sąsiadki, która co rok coraz piękniej robi ozdoby świąteczne, lampeczki na swoim ogrodzie. Chciałabym Wam je pokazać. Jesteśmy właśnie już na ogródku. W początku nie sfilmowałam, bo zaraz Wam pokażę, ale tu jest pięknie.
Idziemy. Jeszcze popiliśmy te, ale już możemy go wywieszać. Te gwiazdy. Altanka ładnie ozdobiona. Już robi, ja już nie tego. No i tutaj już tak... Bo to dopiero tu kierunku robi. No, tu zaczęliśmy robić. Dla takiego miejsca musicie napisać sporo komentarzy. Ja pamiętam, jak sąsiadka zaczynała, to było mniej, a z każdym rokiem coraz więcej. A nie wiesz, że jest jakieś władze, ja mówię, proszę, żeby ktoś tego... Bardzo piękny bałwanik. No to jak, sąsiadka jest gotowa na jakiś wywiad. Przede wszystkim pamiętam, jak tutaj zaczynaliście, to było no mniej tego wszystkiego. To dopiero drugi rok. Tak, dlatego interesuje mnie i na pewno moich widzów będzie interesowało, ile tu mniej więcej jest światełek. Nie wiem, 15 tysięcy albo więcej. Sami przewoz, te długie to mają po 23 metry. Te lampki. Naprawdę nie mam pojęcia, ile tu jest. Nie mam pojęcia. A mąż będzie wiedział? Nie, bo miało tylko, wystarczy popatrzeć po kablach. No, jest. Nigdy się nie zastanawialiśmy, ile tu jest. Jest na pewno. Jest na pewno multum. Nie jest. Ale w ogóle z czego ta pasja się taka zrodziła? Bo ja widzę, od iluś lat to wszystko się rozwija. Zaczęliśmy tak stopniowo. Z Irlandii. W Irlandii byliśmy właśnie. I oni byśmy jeździli z 10 nam pokazywali. Te piękne reniferki to tak gdzieś 10 lat, około 10 lat. Tak, no i to gdzieś tak będzie. Gdzieś będzie i stamtąd zaczęliśmy niektóre rzeczy mam z. Jak widzicie, troszeczkę się oddaliliśmy, żeby pokazać wam ścianę i za chwilę tutaj się odsuniemy i pokażemy wam na balkonie, jak jest jeszcze pięknie, jak to z daleka jedyny dom tak bardzo oświetlony, który widzę. Pięknie. Co, Amelka, powiesz? Śliczne? Pięknie tak pochodzić sobie między tymi wszystkimi światełeczkami. O, tutaj pokazujemy, że nawet jest renifer, który rusza głową.